No ale Panie, wiesz, bo... kim jestem. Wiem. W wiadomościach mówią, że wsadzili panią, zapraszam. To, że pani maskę ubierze, to nic pani nie da. Widzi pani te kule na aucie? To dzisiaj się działo, powiem pani. Nie widzę żadnych kul. No jak na boku, prawym, nie? Bez błotu. No to nie, to pani. Nie no, takie dziury są, takie 4, 5. Nie widzi też pani mówiłeś, tego? Mówiłeś, bo nie słyszałem. Ewa, przepraszam, że cię wczoraj uderzyłem. Co? Kurwa. Powtórz. Co? Dlaczego ty mnie nie słyszysz? No bo mnie tak jakby przerywa, no nie. Przepraszam, że cię wczoraj uderzyłem. Nie wiem, uderzyłeś. A nie, nie uderzyłem cię. Śniło mi się co? To. Śniło mi się to. Co ty robisz? Co się z tobą dzieje? Nic, mam problem z moimi papierami. Lata mi tu mucha jakaś. Czekaj, nie mogę jej znaleźć. Cicho, cicho, kapnąć. Tuż kurwa! Oj, oj, oj! Nie rzucaj się! Weź tę muchę stąd! Lata jakieś... Bo mnie tutaj atakuje, no. Komarzysko jakieś wielkie. Weź ją. Jakiś junacz chyba. Jakiś junacz tu wleciał i teraz lata. Co tu się dzieje? Weź, otwórz okno. Deszcz pada cały czas. Ale tą muchę wyjebno. Nie mogę jej trafić. Ewa, potrzebujesz chyba kupić sobie, co? Telefon. Bo ci zabrali, nie? Tak. Pojedziemy tu. Jestem na debecie. Jak to? Naprawdę? A ile pieniędzy masz? Nie wiem, muszę sprawdzić w banku. No, ała! Co ty robisz? No wsiadaj, co ty? Dlaczego to jest bank, no. Zatrzymałeś się, to wysiadam. No stan konta wpisz. Nie mogę, nie mam telefonu, gdzie mam wpisać? No ta, w sumie. To we tu hajs. Zobacz, ile masz. Minus 8000. Ewa. W ramach przeprosin mogę ci dać te 8000. Jakich przeprosin? Co się stało? Żeby wam się dobrze żyło. To może mi przypomnieć. Nie, nie. To żeby się dobrze... Przyjebałeś mi? Nie no, co ty, Ewa. Kup, musisz ściągnąć te. To tobą. Co? Masz, Ewa. Oj. Panie. O, dziękuję bardzo, proszę daj pana. Daj pan. Co, mi bułkę dałeś? Się nie obrażaj. Daj pan. Panu ale nam. Tu daj pan tej kobiecie, co? No, no idź. Komu? Tu, tej kobiecie, o. Tu? Tak. Bo nie temu dałem. Dziwna sprawa. Wytrącił mi pan pieniądze z ręki. Bezczelny pan jest. Jak pan tak pan machasz, cięż... kurna, jak jakimś piórkiem czy czymś... No to wpadły do kieszeni. Ty hojny, 10 tysięcy mi dałeś, o. Proszę, proszę. Możemy się podzielić. Korzystaj sobie. Widzisz, jaki jest ten fajny? Ciesz się, kochanie. Trzeba wpłacić to. Idziemy. Podskocz, bo tu widzę, że na deskorolce jeździsz. To są pieniądze, nie? To co ty wozisz. No i mnie kurwa ugryzł, gnój jebany. Ugryzł mnie ten komar, co był w aucie. Muszę się przebrać. No, czas najwyższy, bo wyglądasz naprawdę. No, to co? O kurwa, patrz. No już kurwa! Jedź pan! Weź tego komara! Tutaj masz dom? Tu masz dom? Czy tu mieszkasz? No tak! No to wskakuj. To ja poczekam na ciebie. O, ktoś wyszedł. No chcę zbierać na ulepszenie sultana. Kurwa, no dziabnął mnie, jebanie. Czekajcie. O,
Pieniądze jakieś wysyłacie. Zbigniew Sokołowski, Ewa, czy złote? Webo się do Nate zbugował. A kurwa, rzeczywiście się do Nate zbugował. Kurwa, dzięki. Takie to ja szanuję rzeczy, to ktoś tam, żeby powiedzieć, że się do Nate zbugował. To dziękuję. To się naprawdę szanuję. Na razie bym tego wyjawił, gdzie tu kurwa siedział i luz. No już, jedziemy. Coś mi było? Halo. Możesz, wiesz, jeszcze 900 wysłać, mi już fajną odznakę. Ewa, ale ty ładnie wyglądasz. A fajny brzuszek masz. A powiedziałeś, że nie lubisz nosić takich bluzek. No, bo się ubrałam na luźnie, no co ty się czepiasz, no. To czekaj, ja też się ubiorę. Poczekaj. Bo zimno było, śnieg był i... Ale jak jej mówię, żeby tak... Dorian... Ja wracam do szeryfów, więc może... Dewa, ja... Nie no, Zbyszek, no to wracaj, kurde, wiesz, że ja cię szanuję bardzo. Zbyszek, weź wracaj, kurde, nie będzie taki, wiesz. Ewa, jestem już. Podejdź na parking, coś ci pokażę. A dlaczego ty takich bluzek nie chcesz nosić, a tu nosisz to? Mówiłem ci, żebyś to nosiła. To jest moje ubranie po domu. Po jakim domu? Po domu, jak sprzątał sobie. Ja myślałem, że w domu to nago chodzisz, a tu proszę. No nie, bo za dużo tutaj w tej dzielnicy jest. A tu ojo, ho, ho. Dalszy rewanż będzie. Co tu się dzieje? No, skakuj, morda, jedziemy sobie dalej. O! A ty tu co robisz, Dorian? Cześć, Esteban, cześć. Kurwa, jaka to impreza na parkingu. O, witam, Dorian. Kurde, impreza się nagle zrobiła, jak szukaliśmy ludzi, to nikogo tu nie było, kurwa. Kurde, jest ten o, ziomek. To może jakąś większą imprezę panowie robimy. Ej, podałbyś numer, co? Cześć, cześć. Bo ja nie wziąłem nawet od ciebie numeru, a nam się... Jasne, czekaj, zaraz ci wizytówkę podobno. To weź tu, chodź na bok, żeby nie przeszkadzać. Jackson, trzymaj się, już jadę. O kurwa. Ewa, trzymam to twoje auto? Weź tutaj, numerkiem, ja ci też podam swój. Który? To czy tam to? Czekaj, już ci dyktuję zaraz. 29916. 29916. Jak tam cię dzwą? Makaroniarz, tak? Jak ci mówić? Przyjacielu. Chuj, chyba się dowiedział. Broda jestem, broda. Dobra. Podaj numerek, to będę ten pisał. Numerek jakiś. Już ci mówię. Dobra. 914-95. 97495, dobra. Tak. Dobra. A ty jeszcze raz jaki to miałeś? 29916. Dobra. 299-16, tak? Tak, tylko nie zapisało mi, jeszcze raz. 914-95. Jak? 914-95. 914-95? Tak. Dobra, mam. Dobra. Ja też sobie szybko zapiszę. Elegancko. No i no i kurde elegancko, super. No i dobrze się znaleźliśmy, bo... Ewa! Ile ty wydałaś na to auto? Co? No, ile ty wydałaś? Ile wydałaś na to auto? Bójka była. Motor? I kto wygrał? 250 tysięcy. No. Hey, hey, hey. Chyba nie ten pan tutaj, ja na pewno nie pieniędzy na to. Nie słyszę, chodź tu, nie słyszę. Skąd miałeś tyle pieniędzy? Nie, panie, proszę, panie. Gdzie kurwa zaraz głoszę jak wstanę? Kurde, weź szepta. Dasz się przejechać? Dasz się przejechać? Kurwo jebana, przepraszam, nie do ciebie. To ten komar. Przepraszam. Dasz się przejechać? Ale nie, musisz obiecać, że nie rozwalisz. Dobra, schowam swój. Dorian, chodź. Wschodnie, kurwa, z tyle walki. Inaczej wygląda, słuchaj. A nie jak biegasz, jak no. Co to za babeczka? Czemu ona do mnie podchodzi? Powiem panu, że ja to się nie czuję najlepiej dzisiaj. Czy jesteś jak czpun? Tak, jeśli chodzi o branie udziału. Chodź. Gdzie pan w walkach, nie? Czy co jesteś?
czemu ona do mnie podeszła i zapytała się, czy chce 5 gramów kokainy kupić? Co? No, zapytała się, chce pan kupić 5 gramów kokainy? Ja tak powiem, się, proszę pani, czy ja wyglądam na ćpuna? Dobra, dawaj, idę się przejechać z jałcem, ani słowa, ani słowa. Dobra. Powiedz, kim ja jestem może, nie? No, może właśnie. Dobra. No jaja, dobra, na razie, trzymaj się, dokładnie, no. Na razie. Tu się stało. Proszę pana, nie będę panu ściemniać. Najebałem temu panu, no. Biliśmy się. Uwaga, 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 parkuję, uwaga, uwaga. Kurde, nie mogę... Nie mogę schować, niech pani wyciąga. Nie chce pani kupi lepsze auto, czym pani jeździ, kurde? Takim niepozornym, powiedziałabym. Ale pani, kurde. No dobra, do widzenia. Dobra, czas pokazać, co tu rządzi. Bezpiecznie. Czego ty słuchasz? No to dobra. Pokazać ci, jak się jeździ? Pa. Ulepszony na maksa jest? Tak. Ewa. Na maksa? No mówię do ciebie, ale na szepcie. No. O cholera, ty, w powietrzu coś było, widziałaś? Kurwa, widziałam to. Ojoj, aż się przestraszyłem, nie mogę zahamować. Ej, uważaj, no. Hydrant rozjebałeś. Jak to? To umyjemy od razu, pa. Za darmo. I umyte. Jedziemy, podwozie ci umyłem, jedziemy. Nic się nie dzieje. Dobra, zobacz jaka prędkość jest. O kurwa, w poślizg spadłem. A to nic, wychodzę z tego poślizgu. Do tyłu i siu. Ma, on jest pełen koki, wiesz, ten samochód. Jak to, czemu? Czemu jest pełen koki? No, a dlaczego ty adwokatowi proponujesz ten? A oni ci nie przeszukali go? Odholowali mi do garażu, bo coś im się popsuło. No dobra, ale w takim razie w garażu to, co jest w aucie, zostaje do garażu też? Tak, ale weź podjedź mi do chaty, to co schowam, to bo zapomniałem. Naprawdę? A sprawdzałaś? Podjedź mi do chałupy. A tu jakie panowie mają wana fajnego? No jedź, że, bo przecież kurde... Jadę, jadę, spokojnie, nie denerwuj się. Trzymaj haj się i staniesz? Nie no, trzymam, fajnie się nie dzieje. O. Trzymaj. Dobra, czekaj. No czekam. Co? Hej, nie wiem jak długo. A, miałem cię dodać. Kurwa mać, jak jestem przygłupi. Słuchaj, dodam cię na oficjalne konto, masz farta. Tylko słuchaj, jak cię dodać? Dodam cię na oficjalne konto, dobra? Czemu zamknąłeś? Nie zamknąłem. Masz farta, masz już, dodam cię tutaj, bo już zapomnę cię na tamtym dodać. Trzymaj. Na oficjalnym to jesteś teraz, kurde, buki władca. Jak przytrzymasz tam gospodarz dach? Weź wyjść z auta, bo nie mogę otworzyć bagażnika. Zamknięte. Witam serdecznie. Ma. Nic tu nie ma. Cześć, cześć. Jo. Dzień dobry! Mandat. Dzień dobry. To ja wypiszę i zaraz wrócę. Jest. Brutalność. Police brutality. Będzie pan na YouTubie. Jest, Krystian. Dobrze. Mnie wrzuci. Jak ci zaraz zrobię tym telefonem police brutality, to zrozumiesz.
Co to jest policja? Patrz pan jak mi wygina. Widzę. Widzisz pan to? To źle zaparkował, jeździ niesprawnym autem. Już robię fotki, już tu nagrywam na YouTube'a. Już proszę pana. No i dobra, nagrałem. Będzie pan na YouTubie. O, daj pojechać. Daj. Dziękuję. Dłużej mówicie? Patrz, co się dzieje. Co ty zrobiłeś? Widziałaś? Czym ty zrobiłeś? Miałaś taką obcy? Gdzie to jest? Nie. Miałaś taką obcy, czy nie? Zobacz, nie. Jaki spoilerek. No i teraz to możemy powiedz, się wodzić. Jak to zrobiłeś, no? I jak to, no, babo? Guzik był pod kierownicą. No ale gdzie jest? Ha! Trzeba było przytrzymać. Tam pod kierownicą, ha! Jest taki guzik i pa. Siup. Nie zamykaj, no zostaw otwarty. Siup. Co, nie spodziewałaś się, co? Teraz to jest elegancki, co? Mam takie jeszcze podobne czerwone. Ale idzie. O, żeś w mordę! Oła! Dlaczego pan na czerwonym pojechał? A, bo wezwanie kurde miałem. Ała. Ale... Naprawi pan auto? Ajajaj. Tak, jasne. Ale mi bolę kurwa, pani by musiała wysiąść. Wysiądzie pani. Dlaczego? Ała. Przytuli mnie pan? Jasne. Bo mnie tak boli, musi pan... Jeszcze pan plasterek z jednorożcem do... No to niech mnie pan przytuli. Ja na takiej wyspie był taki pan Mariano Balon, on zawsze miał taki dotyk łagodzący. Może pan też ma takie przytulenie, takie łagodzące. Zawsze milej się czuli, jak nie służby tutaj przytulają. Niech mnie pan przytuli. No dobra, daj pan mi się. O. Od razu się lepiej czuję. Ewa też chce, żeby cię przytulił? Ewa też chce. Chodź, Ewa, też cię przytuli, pan doktor. Od razu się lepiej poczujesz. Nie chcę, no nie. No Ewa, nie, dawaj. Dobra, ja muszę na wezwanie jechać. Dobrze, do widzenia. Szerokości i mało wezwań życzę. Wzajemnie. Ewa, dlaczego jesteś taka niemiła? Ty, no nie naprawił w końcu. Ale gnój. Zajął się przytulaniem mnie. Dobra, weź wysiąść. Ja naprawię. Ja się znam na tym. Od młodości majsterkowałem. Zawsze resoraki rozbrajałem, młotkiem rozpierdalałem i później przekładałem opony na przykład. I przekładałem się z powrotem. Co? Resoraki? No nie, no blachy już... Słuchaj, jak z młotka przyjebałem w resoraka, to był już rozgnieciony cały, nie? To już nie dało się tego złożyć. Możemy jechać. Pierdalaj, muszę. Możemy już jechać, chodź. Ty to kobieta jest? Powiedział na mnie, skurwiel. Ty kobieta z głosem, facet z głosem kobiety. Wyobrażasz sobie? To są jakieś, kurwa, transwestyta pierdolony. O, gdzieś się świta coś. Trzeba wolniej tu jechać. Patrzysz. O kurwa. Ale zajebał. Ale zapierdolił mu. Bez skrupułów. O, jeszcze lampka się popsuła. Oho. Też się poprzył. Licencję na broń masz? No po chuj tu przyjeżdżasz, no. No lickę na broń chce, nie? Gówno nie na broń. A schować wszystko? Ja muszę zarobić pieniądze. Pomalutku. Jakby się nie przyjebali, już chcieli, widziałeś? Oni to są, kurwa, wiesz. Nie jeździć nie umiem. To po pierwsze, jakaś baba się we mnie wjebała dzisiaj. Jaka baba? Auto. Dyna jakaś w tej policji. A jak się nazywa? Nie wiem. Nie przedstawiać się? Nie. Schowam sobie tego, poczekaj.
Musimy go naprawić i go schować, pojedziemy twoim. Albo... Co? Muszę go naprawić, bo go nie schowam inaczej do garażu. Moje to... też jest rozjebane. No to jedźmy naprawić twój, a moim pojeździmy. Chodź. Jedziemy. I zarobimy. Spierdoliłbym tym autem, wiecie? Zrobiłbym napad tym autem właśnie. Żeby uciec. Chuj, no będą mnie szukać, ale... O! Ała! No co ty robisz? No nic się nie stało! Kurwa, no nie, no i muszę znowu z powrotem wjechać, no! To wjeżdżaj. Nie, szkoda mi 500 dolarów. Dobra, to mój schowany, chodź. Ewa, poczekaj. Chcesz zarobić? Chcesz zarobić, Ewa? Rozi, dzięki za podobę suba bestiorowi. Witam jaski ma pana. Piąta mi... Nie słyszysz? Piąty miesiąc. Słucham. No nie słyszysz co mówię? Nie słyszałem. Wie, że tak. Piąty miesiąc razem. Serdecznie gleba na trzecie. Jeszcze raz wielkie dzięki za suma. No coś się zbudowało, kurwa. Dobra, gleby. No teraz gleby. Dobra.
A buty 26 i spodnie 69. Wyglądam, pierdolę. Połowiec z ciebie. Nie mogę wsiąść, o. Ale ja broń nie mam. Nie. No jak to? No nie mam broni. Ani bruty pieniędzy nie zabrałem. My panujemy, a może na ty przejdziemy to. No to ja mam brudne coś. Albo weźmiemy tam tych leszczy i każemy za nich dać broń, co? No? Za nich będziemy kazać im dać broń. No ale to bez sensu, żebym napadała na kogoś bez broni. Sama wjazdowa, no na litość. Nie rozumie pan czegoś powtórzyć? No, albóż pan proponujesz. No to proponuję, no, ale to pan mnie typie nazywa, to co ja mam mówić, nie? Nie wiem. Ja zwróciłem tylko delikatnie uwagę. To jest zresztą na... To musimy ci broń kupić. No już i Sherlock. A nie masz... Nie masz kosy. Daj mi kosę. Nie mam. Ja. A. Te jebane kolczyki mi zostają. Trzymaj. Zaraz będę. Jedziemy. Ale to ja też muszę jakoś zgłosić. Co musisz? Jak mam mówić? Jak mam mówić? No bo mnie rozpoznają później na ulicy. No wiem, jest coś. Ręce do góry! Nie no, tak to nie. Objęło cię. No to nie wiem jak no. Ręce do góry! Też tak nie. Bez sensu. Tak jak ja. Tutaj nie kombinuj nic. Patrz, ile tu jest. Na spokojnie. I poczekaj tu. Nie musimy. Będę ćwiczyć. Jutro musimy coś zarobić. No, no, pamiętam. Chyba jutro na... Nie wiem, o tak może być. Może być tak. Nie no, to też głupia. Ręce za góry już, kurwa. Nie no, co ty? Nie umiem. Jak jakiś zombiak, kurwa. Albo szkieletor. No to będę takim piskliwym głosem. No dobra.
Za dużo ich tu. Za dużo ich tu. Co? Tu z garażu trzeba ukraść, czy... Nie no, tym pojedziemy. Uciekniemy i... Tym dobrze jeżdżę. No widzę, że to ty, po rejestracji dojdą. No i co, niech szukają. Nie dojdą do tego, że... Nie dojdą. Wiedz za czymś, za kimś tam. No staram się. Przeszukany jeszcze? Nie, przeszukani obaj byli. Obaj byli przeszukani. Obaj byli przeszukani? Obaj byli przeszukani, tak, tak. Pan Fernando ich przeszukiwał. Dobra, jasne, jasne. Nie wiem, którym najpierw się zacząć. Ten pan był w klatkę pierwszą pod stronę, tak? Tak. Tak. Dobra, to najpierw pana weźmiemy zielonego. Potrzebuję kulkę wyciągnąć. Ale możesz go tam, w sumie tam? Możesz go odkuć? Mi się wydaje, że sam kurde nie będzie sprawdzał problemów jak pójdzie. Już chwileczkę, bo tutaj muszę zarekwirować. Ale ja już byłem przeszukiwał. Wiem, ale nie do końca tutaj. Niestety procedury niestety wymagają zabrania panom telefonu, natomiast będą panowie mogli jeszcze mieli prawo zadzwonić, ale to już później. A jeden był służbowy, halo. Ale oddam spokojnie, oddamy. Ale nie możesz po prostu ich eskortować? Znaczy, no, pan Fernando nawet mówił, że ich ten, że mogą rozkoć jechać. Że jak coś to... Ale jechać, ale teraz to możemy ich spokojnie wziąć do... Bierze co, operacje w kajdankach przy... Ale zdejmiemy, na operację zdejmiemy kajdanki. A chwilę poczeka, tylko gdzie muszę jeszcze... Rozkuje, ona jest szalona. Nie mogę niestety. Kurwa, naprawdę musicie odpierdalać, jak sam jestem. O, coś czuję, że... Ajaj... Halo, mogę czymś pomóc? Potrzebujemy leków. Jezu, mógłby pan chwilę zaczekać, bo kurde... Dobrze, nie ma problemu, proszę się zająć. Najpierw operację, ja poczekam. Spierdalaj! Spierdalamy. Litry. Szybko, chodź tu, kurwa! No właś! Dobra, jedźcie. Ile masz hajsu? No właśnie, nie mam, wszyscy mi zabrali. Dobra. Ale zapłacę. Numer ci zostawię, dobra? O. Przebierz się od razu. Zostawię ci numer tylko tu za sklepem. Chodź. Od razu się przebiegł. Nie widzieli to, nie widzieli to auto pod tym. Dobra. Nic nie połączą. 299 16. Będziemy w kontakcie, kolego. Mam numer. Dobra, trzymaj się, powodzenia. Jasne, dzięki wam. Na razie muszę jakiś szpital ogarnąć. Cześć. Inny. Na razie. Zieloni się przydadzą. Musimy auto zmienić. To nie musi. Powiesz, iść na garaż, tam są. Poczekaj, prawda. Może nawet się nie kapnęli. No, kapnęli się w chuj, na pewno, nie? Jak wyjdą, to ich zrobimy, będziesz otwierać auto.
Ale nie ma policji. To jest trzech nie ma. Czego nie ma? Mało jest ich. Nie ma sensu ich robić. Tak? No, powiedziała mi ta policjantka. Trzech na służbie. Ona żyje. Że przyjebałeś mnie. Muszę naprawić. Czekaj. Mi zajebała ta policjantka wytrychy. Nie ma. Te strzały? No, to jest. Tutaj jest strzelnica. Co się dzieje? Nic, jedziemy. Zmień to auto. Ale po co? No bo już widział, że jesteś podejrzany, no. Pojedziesz. Czekaj, tym. Czekaj, a ja bym wyciągnęła moje, patrz, ja mam takie, takie fajne. Nie, ja mam. Patrz. Nie, czekaj, ja ci pokażę. Patrz. No kurwa! Weź moje, weź moje. Weź moje. To drugie weź moje. Weź moje, to drugie. Gdzie on je wziąć? No jedziesz za mną, chodź. Stój, stój. Chodź tym. Nie tak, nie tak, tak źle. Dobra. Nie zmieścimy ich. Jedziemy tym. Jebać. Jak to zmieścimy? Wsiadaj. Myślisz, że zdążą dojechać na sklep? Jakbyśmy gdzieś daleko wyjechali? A może, znaczy nie wiem, a na górę jakbyś ten, na północ pojechał? No. To próbuj. Straciłem pamięć. W szpitalu wylądowałem. Nie ma nikogo, wszyscy są w grupie siedzą. A to było lokalne. Go fake tweet. Thank you.
What the fuck? Zielone masz. Zielone! Ja coś patrzę. Aha. Ty ludzi nie poznajesz? No to tu stoisz! Jepie! To kurwa. No nie jest, oni celowali do siebie. Dlatego widziałeś. Ten mechanik. Jedziesz na północ? No dobra, ale nie mam zakładnika, chcesz? Można zciemnić, że ciepło. No dobra. Gdzieś tam na samą górę, nie? Dobra. Na przykład tutaj. Na czoło. Dobra. Do niego nie dojadą. A tak można uruchamiać? To nie jest łamanie regulaminu? Dawaj pieniądze. Pieniądze! Te 230 tutaj jest. Sekund. A czemu ja nie mogę? No bo tylko jedną osobę może. Ty, ale przypał trochę. Kurde, myślałem, że to ty się skróci, a to chuj. Pieniądze pakuj mi do torby, a nie, gościu. To jak będę jechać, to spierdamy? No, chyba tak, bo... No czekaj, możemy fejkować. Czemu wyglądasz jak cipka? Bo tak się ubrałem. Juzo, gdzie zostaliście słusznie zbanowane? Juzo, co ty znowu? Juzo, co ci jest? Czemu nie słusznie? Czemu nie słusznie?
Ile ci jeszcze to? 120. Jeszcze zostało. Nie zdążymy. Chyba będziemy siedzieć, czuję to. Ej, jak wejdzie tu policjantka albo policjant, ty to dawaj, wtedy będziemy mierzyć. Dobra, dobra. Na zapleczu. Dobra. A na razie nic nie mówmy, co? Dobra. Dobry pomysł. Ale ciebie kurwa tam widać. No kurwa. Jadą. Piotrko. LSPD. Nie słyszeliśmy, co się dzieje? LSPD, czy ktoś jest w środku? Tak, jesteśmy. Oj, przypał będzie. Czy macie zakładnika? Jedną kobietę. Pokaż się. Pomocy! Zakuli mnie, pomocy! Cicho siedź, bo cię zabiję. Czy coś się stało? Nie, wszystko jest okej. Nie, ale jestem słabo. Cicho mówię. Mam ją pokazać? Pokazać ją. Pokazać ją czy co? Dobra. Pokaż mi ją. Bez kombinacji. Bez kombinacji, opuszczam broń. Ty też to zrób. Nie celuj w zakładnika ani we mnie. Pocy, zostaw mnie. Uspokój się. Dobra. Wolny przejazd dostanę? Spokojnie, spokojnie. Tylko przestań celować. Przestań celować. Przestań celować? Zostaw zakładnika. Znasz procedury. Jak będziesz celował do pedaka, no. Dobra, dobra, nie będę. Dobra, zostawiasz ją tutaj, ja ci daję wolny przejazd. Dobra. Tutaj może być? Ale zostaw puść ją. Zakładnika. Puść zakładnika. Puszczam, puszczam. Skuwam. Masz wolny odjazd, spokojnie. Dobra. Kurwa. Dobrze. Nie spodziewali się tego. Dobra, rozpierdol go, sam jest. Mogę do niej usiąść? Tak. Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Dobra, spierdalamy, chodź, 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 szybko. Nie żyje. Dawaj go. Kurwa. Nie strzelaj! Co ty robisz? A to kobieta, a nie to jakieś kurwa klopsy. Co to są kurwa? Co jest kurwa? Co to za klopsy? Co to kurwa jest? To jakieś są typy, kurwa. Co to za kurwiszony? No pomogli mi obywatele! Pomogli mi obywatele! Pamiętaj, Fernando. Ja nie zapominam, żeś mnie kiedyś uratował. Jeździli na mną gnoju. To są ci kurde. No, widziałem, że mnie śledził, no, ten charger. Ale w sumie dziwne, bo ten charger był już pod tym.
Więc nie śledził mnie cały czas, tylko on był w mieście. Jakby mi się kurwa klamka nie zablokowała, to bym pierdolił. Czekaj, Dimitri, odejdź, alkoholik, odejdź. Ja może mu naleję. Na razie, ja go opatrzę. Nie ma tu chyba in-game. Gdzie dostałeś? A może ktoś się tak wyjebać i strzelać, da? Czy musi być inicjacja? Kamizelkę. Dobra. Alkoholik, masz pensetę? To mu kulę wyciągnę. Da. Dawaj. Trzymaj. Dobra. Dzięki. Chodź tu, dawaj to. Tutaj widzę. O, trochę zaboli, uważaj grzebie. Tutaj, oj, tutaj. Dobra, czekaj. Dobra, mam. Dimitri, dawaj spirytus i gazę. Trzymaj. To polej, mocny. Ale uleci. Czekaj. Ja to tutaj polewam mu. Trochę koszuli ode mnie wyrwij. Zabezpieczysz, blieć. Ona wakacyjna to czysta, nowa. Dobra, czekaj, już ma tamponadę zrobioną, że nie powinienem krwawić. Kurde, nawet nie mogłem się poddać w sumie. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja wam kurwa medal. Już dobrze, malutki. Zaraz będą medycy. Lala, kotki dwa. Dobra, ty go pilnuj, ja będę wypatrywał medyków, żeby nie zajebali w coś. Kurde, nie wiem. Wiecie, że to są inne zasady niż w armii. To dobrze. Oddychaj. Dzwoniliście po medyków? Da, psycho. Już jadą. Macie już wezwanie na pyt. O, jest już paniela. O, jak dobrze. Все буду хорошу, спокойно. Эла, дай мне пердола. Зникну, блядь. О там, о ту. О. Ode to tu, blit. Dobra, panie Elizabeth. Patrz nie, no to jest słabe w sumie, bo nawet się poddać nie mogłem za bardzo. Ja myślałem, że to lokalni walą, albo FK do mnie wali. Są wszyscy. Jeden. Ale cywile nie mogą się wtrącać, no bez przesady. Tutaj jest jedna, a tamtego za kółem z tyłu leży, za radiowozem. Cywile chyba nie mogą się tak wtrącać. Którego? To tutaj. Tak sobie myślę na różne sposoby. Była. Ale wiem, że nie można, no bo to tak samo jak ostatnio Bully mówił, jak mi się wjebali w akcję też. Dobra, ja odejdę. Morfi, co? Ja będę żył. Fernando, usiądź na chwilę, bo ci się we łbie zakręci. Kurde, lipa. Już stary jesteś. Okej. Okay. Nie no, ten admin powiedział, że to było złamanie regulaminu, no. Chodź z dawca mobila, pooddychaj. Puść muzyczku. Nie wiem. Opiszę. Panie Elizabeth. Tutaj. Za mną. Tu za radiolką. Tutaj.
Poczekaj, panie. Rządówka 170. Rządówka 170. Dobra, obywatele. Mam już, widzę. Wy się ulotnicie, co? Co teraz? Co teraz będzie? Kurwa, ponieśli mnie? Co? Jak to? Bez medyka tak można? Kurde. Halo, słyszy mnie pan? Tak, tak. Ale żeście kurwa wykombinowali. Kojarzę ten głosik. Kurwa, wczoraj się transportowałem do federalnego. To prawda, to prawda. Niestety, tak było. Halo, dzień dobry. Co się stało, kurde? Dzień dobry. A Patrick. Nie no, było file RP, no, ale to oni tam później będą cię wyjaśniani, ja teraz mi się nie chce. Było file RP, tam administrator napisał mi no na Discordzie, że to był file RP. Czy coś was boli? Jakby a to tam, pojazd. Nie w ten. Naradowałem was kurwa tylko dlatego, że zaczęliście strzelać. Domyślam się. Ale o co chodzi? Że to, że ale co? Nie wiem co ty robiłeś kurwa na tej masce. Jakieś tańce, kurwa, żeś uprawiał chyba. Szamańskie tańce. Kurwa, czemu pan jest w ogóle ma... W sukience pan jest? Rzecz biorąc, okaza... Nie, nie, się, że to długi płaszcz. Jak się sześciu obywatelom klamkę, to potem się ma 17 kul. I musiałem przeładować. Ale to jaka ochrona? Co się działo? Jak to było złamanie regulaminu, bez przesady, kurde. Nic, to był regulamin złamany, tak, to nic takiego. Panie oficerze, to był regulamin tam był złamany, no. Jak pan pomarańczową taksówkę, to niech pan razem zatrzymuje. Tam nic nie było. Ale żeście wykombinowali. Oni nie są policjantami, nie? Potrzebujecie jakichś leków, morfiny, cokolwiek, bo nie was coś... Cześć, Brenio. Plamy krwi pode mną. No widzę, ale to przeciekło mi coś. To okres. No nie wiem, czy pani ma okres, czy... no nie wiem. Ja postrzelony zostałem. Potrzebuję szybkiej pomocy. W co został pan postrzelony? A ja nie wiem w co. Czuję, że mi dalej wycieka. Potrzebuję pomocy. Jak pan nie wie w co? Musi pan spojrzeć. Pulsuje mi coś tam. Ja nie widzę tutaj żadnego postrzału, panie. Noga. Może mnie musnęło tylko. Chyba rozciętą nogę. Masz, akurat miałam przy sobie. Tak boli. Chyba lekko panu musnęło, tylko to ja może pan... Gdzie ten to? To może więcej stresu może ma pan rację. To tampon, żeby zatamować krwawienie. Tutaj bandażyk może założyć. Proszę, poproszę, bandażyk. No tampon tamuje krwawienie. To boli, no. Tak nie wiem... No boli, no musi boleć, bo niestety to jest rana, no trzeba ją zaszyć. Przeszła mi na wylot, a pani mi to tampon, to się dotyka. Żeby pani nie krwawiła. Nie, to doceni później. Słucham? Wie pani jak tampon działa, no tampon ma chłonąć krew. Pani do... Dziękuję, dziękuję. Pani coś takiego, nie wiem, jakąś adrenalinę. Dobra, coś, żeby... dziękuję. Żebym mógł jakoś dolej dojechać do tego. Panie oficerze, coś jeszcze do roboty tu jest? Uwaga, zakuję. No tu już. Chyba kobieta jest, jeszcze potrzebuje tu. Postrzelona jest. Pani też postrzelona? O Jezu, jeszcze medyk pod komendą potrzebny. O Boże. Ale co pani też została postrzelona? Tak. No ja tutaj widzisz tampon włożyłam w ranę, żeby... A czyli to nie było postrzelone? Żeby... Ale tym razem nie uciekłeś, gagatku. No jest postrzelona, spokojnie. Ciężko ci powiem. No tutaj chyba w nóżkę, tak? I trzeba było strzelać, chciałem się, wiesz, chwilę... Siedzieć dookoła. Wiem, ja chciałem te. Boli, byłeś sam, to wiesz, chcieliśmy cię tu załatwić. Dobra, spodziewaliście się obywatelskiego zatrzymania, co? Te obywatelskie zatrzymanie, to wiesz, już jest wyjaśniane tam w górę. Panu tylko w sumie ten, bandażek. Aha,
Ale ja tutaj złożyłam już pani tutaj ten tampon, jeszcze morfinę wstrzyknęłam, powinno być okej. Okay. Co? Wiecie, możecie zapytać się podejrzewasz wesoło, a korzystający z trzeciego oka? A, wiesz co, nie, bardziej to tam, że nie mogliśmy nic zrobić, nie, bo myślałem, że to lokalsi, nie? Ja stałem za autem, a wiesz, mogli, nie, żeby krzyknąć chociaż coś, nie? Teraz są ranni pod komendą? No teraz dostałem wezwanie właśnie. Ale nie, trzecie nóżki chyba nie, chociaż nie wiem, nie. Nie, oni dzwonili nam. Tego nawet nie podejrzewam. Wyciągniemy tego tutaj białego i zabandażujemy pani nogę. Dobra, ale chodź. Panie medyk, pan zostanie na chwilę z poszkodowaną, my podjedziemy po drugą radiolkę, żeby nie trzymać ich na barana. Dobra. Przeszukałeś ich? Ale podjedziemy po drugą radiolkę. To ja mogę w sumie podwieźć ten panią. Nie, też podwoził. Kurde, ale ta plama krwi tam wjechał pan, oficer. Ale żeście kurwa wymyślili se. Ale nie pykło. Niepotrzebnie strzelali. No nie spodziewałem się, że to tak. Ale jakbyś sam był, to by, wiesz, ty szamański tańczył, żeś zaczął takie odstawiać, że to głowa mała. Ja, ale widzisz, że wysiadłem, to od razu ręce do góry dałem, nie? Czekaj, to bo daj mi wysiąść, co jest. Ja miałem łapska od razu w górze, ale ej, mówię, jak widziałem to. Tu kurde, tu też jest komenda. Rzecz biorąc, oni do mnie dzwonili. Też jest niezła komenda, może tu zostaniemy. Jakaś szeryfoska chyba, co? Nie. Ach. Szeryfoska jakaś niezła. Pewnie twój kuzyn chciałby na niej pracować. Nie, chyba nie. Ale szeryfoska. Nie? Szeryfoska, dobrze. Dobre dystrykty. Nie tak dobrze jak myśli pan nie oficer. Nie tak jak na innej wyspie? No. O, no proszę. A, zabieram panią. Tylko uważajcie ten. Uważajcie na nogę, bo ma tam. Ewa, nie będę ci mówił, bo jeszcze to wykorzystasz. Nie, tam delikatnie wyskoczy. Dogadamy się, co? Szarpie, no. Po znajomości starej. Tak. Tutaj mnie zagradowali. A jaki masz rangę? Delta 06, siedź za mną cały czas. Utrzymujemy 150. Jaki pan oficer ma stopień tutaj? Oficer trzeciego stopnia. Ły, to zaraz sierżant. O kurwa. Dzwoń po peta. Mati, muszę to zobaczyć, a co tam się z tym prawem lotniczym stało? Proszę cię, MCK, to jest mało, bo był niezapowiedziany stream. Wyznam ci, stary znajomy, że jesteś jedyną osobą, która lubi napady. Wiem. Ale to dobrze. Bo wiem, że mnie tak troszczycie później, elegancko. Grzecznie. No dzisiaj będzie ekspres. Przez to ogarnęłam. Dzisiaj będzie ekspres, nie mam jednostek niestety. A. Żeby ci zrobić eskortę, jak zawsze. Ale jutro przyjedziesz, to ci zrobimy na skład. Wiadomo. Kurde, nie sądziłem, że będziesz od razu tak, wiesz, taranował. Nie wiedziałem, ale... Spodziewałem się, O kurde. Boże, o Jezus. Żyjesz? Ja żyję. O kurwa, macie jeszcze ten przyjebał. To co, my sobie pójdziemy tu, co? Zapomnijmy o sprawie. Nie będziemy w tak. I co jeszcze byś chciał? Chupa chupsy? Nie no. No, bestion jutro. Dzisiaj w sumie już. No to takie RP tutaj jest takie ten. Bardziej, no nie wiem. Te policyjne to takie strasznie ciężkie, że oni mogą podnosić, nie?
Tak, właśnie. W sumie to tu IMS za bardzo nie jest potrzebne, nie? Chyba. No chyba, że to jest na potrzeby zrobione. Kurde, nie wiem. Dobra, jak mnie przywiozą? Mam małą przerwę w drodze, bo się okazało, że jak mi oficer pierwszego stopnia powiedział czekaj, to zapomniałem, że to cholerstwo chyba i w 3 sekundy. A będzie odliczone, co? No, zdajmy. No, wąsacz. Ciężko jest. Mati, przeczytam to i zobaczę. No może na kolano nas weźcie. A co sypiesz? Cukier puder? Może być. No czy zobaczcie, czy koks sadzić, no. Nie no, co ty, nie mam nic przy sobie. Uspokój się. Czyściutki. Ale to auto jest rozjebane. Trzeba coś na armę wrócić. Porobić. Jako właściciel przynajmniej banować mogę leszczyków. Dzisiaj mi raz poleciał. No bo sprawdzaliśmy tam szeryfów. Ale dobrze, dobrze. Się pozmienia trochę to. Idziemy, jedziemy. Dzisiaj wpadnę. Nie, bo strasznie dużo jest tych fejli takich. Znaczy, jak cię policja złapie, to już chuj, no już nie uciekniesz się chyba. Tylko nie wiem, czy to tak ma polegać na tym. Nie wiem, ciężko jest uciec, nie? Przed policją już. Znaczy, może nie uciec, tylko jak cię złapią, rozumiecie? Nie, że uciec, uciec to tam chuj. Ale jak cię złapią, to już jest ciężko. Jeszcze te typy strzelają. No dzisiaj. Za Kenny nie zatrzymanie się na odbiciu konwoju do więzienia. Na 3 dni tylko poleciał. Co? Nie dojedziemy na tą komendę cali, ja to czuję. Jezus Maria, wy spędzicie więcej czasu na tej komendzie niż w więzieniu. Damy im zniżkę. Ta wyspa ma anomalię dzisiaj, okej? Okay? Widzicie, co tu się dzieje? Okej? Okay? Widzicie, jaki karabos no, zrobił sekundę? No. Bleniacz tak ładny. Ja pier... Ale Beniofis tutaj to nie działa. Jechać. Oni tu nic... Mówiłem im, że no, jestem postrzelony czy coś, no. On dobra, powiedział, że nie, no bo mu się nie chciało nic robić, nie? Tampon ma w środku, wiecie, nie krwawi. Boli mnie, no przecież... Dobrze, dobrze! Morfinę masz przecież. Panie, ja pana przejadę jeszcze. Nie, nie. Tylko je to. Chce pani mieć na sumieniu faceta w... Ale te typy tam odjebały, co? Odjebały te typy panie, tam, co? Pani, wie pani, bo ja na sumieniu mam dużo, dużo już osób. Jedna te w tamte, to wie pani. Później po pani jeździe, domyślam się, że bardzo. Jak gadam, to później się dziwi. Że takie rzeczy. Dobra, może ja prowadzę. Jak nie widzi. Dzisiaj. Nie, wczoraj z nim gadałem. Czy dzisiaj? Kurwa, nie wiem. Nie, wczoraj z nim gadałem rano. Wiecie, że on nie spał? W tym szeryfawskim. On 24 godziny tam ponad nie spał. Z 30 godzin robił. Gadałem z nim o 9 i mi opowiadał wszystko. Ale to... Mówi, że mu zgłaszać, a teraz mu nie będę zgłaszał. Później mu zgłoszę, nie? Bo po co teraz go zawracać tam gitarę? Ja. Ale nie wiedziałem, że policja może podnosić. Tego się nie spodziewałem, no. Ja już ci lubię wjeździć, jak jeżdżę 320. Pytajniosz. W ogóle zakładałem, że będziecie pływać, a wy zaczęliście strzelać. Kurde, no bo to nie tak miało wyglądać, no. To ci będę mówił. To nie tak miało się ale skończyć. Ale po co ta strzelanina?
Ale po co to strzelanina, słuchaj? Słuchaj, ty, gdyby nie ci goście, my byśmy uciekli. No, ale ta strzelanina... Zostawiłbyś postrzelaną osobę? Co mówisz? Zostawiłbyś postrzelaną osobę? Kurwa, no jasne, że tak. Wezwałbym ci doktora. I tyle, nie? I wsio. Własną karotkę? No, własną karotkę byś zostawił? Czy się jej od razu łeb sprzedałem? A to... Nie no, ona przeżyła. To tak, to nie. To nie wiem, jebać. No i tak ci nie pykło, no i tak. Dużo zielonego. Strasznie widzę. Ta. Właśnie Gangus. Poszukuję dwóch, więc ironia losu. Nie, to nie ja. Ciekawe co tu robią, nie? Nie, wiem, że to nie ty, no ty... Ty masz pewnie pozwolenie nawet na broń, co? Zgaduję. Pewnie tak. No ale dzisiaj będzie hat-trick, ale i tak ci trochę zajmę. Dajmy rolam. No, w porządeczku. Premiacz, no. Kurde, trochę, no... Nie wiem. Tam, no jest RP, ale to z ludźmi bardziej, wydaje mi się. Z policją to już ciężej. Z policją ciężej. Szeroko otwarte. Tak ale no co, nie? No. To jak na Lakeside'zie trzeba, kurde, przeboleć i tyle, no. Ale czy co im zrobisz? Pójdziesz na skargę i co? Co się z nimi stanie? Panie, ma pan spokojnie. To tylko na Lakeside'zie jest tak, że kurwa, policja zostaje bana. Tak, wszystko jest okej. Kurwa, tutaj znowu zajęto, nie no ja Dobra, chcesz ekspres? Ja w końcu przedstawię od razu stabilizatora i tyle. Dawaj, kurde, wywalaj wszystko. Nie ma co. Dobra. Pokaż dowodzik. Dobra. Gdzie masz dowodzik, przepraszam. Oj, nie to. Trzymaj. Przeszukaj, poproś o dowód. Jak nie ma klamki, to proszę o... Klamki. Gdzie pani ma dowód? W domu. Jak w domu ma pani? Już mnie przeszukałeś? Ktoś tu potrzebuje pomocy adwokata? Ja! Nie! Naprawdę chcesz adwokata? Przecież mi praw nie przeczytałeś. A mnie przeszukałeś już. Wszystko co powiesz będzie użyte przeciwko tobie. To w radiowozie była rozmowa prywatna. No zagadałem cię, no stary. Tak, przegadałeś. Również nie miałam praw przeczytanych i mi pani... No przykro mi, no musicie nas wypuścić. Wszystko co powiesz. Dobra, pani powiedzie, ma pani ten dowód, bo naprawdę. Ale przecież no, przeszukałeś mnie już. Pani mnie przeszukała bez praw, pani mi praw Mirandy nie przedstawiła. Do przeszukania. Ale to w prawie no. Mirandy panie, nie ma no. O nic o przeszukaniu. Ma pani prawo zachować milczenie, wszystko co powie. Czekaj, pani zrobi, może ale i będzie użyte przeciwko pani w sądzie. Pani mnie przeszukała. Ale to nie ma znaczenia. Pani kochaniutka blondyneczko, pani mnie wypuści, jestem niewinny. Ma pani prawo do adwokata. Nie mnie przedstawić. Szeptaj. Jeżeli nie stać pani na adwokata, to będzie rozpoczęty z urzędu, jeżeli jest dostępny. Zrozumiała pani prawa. No jak terroryzm? Ja różnie bywa, czasami... Nic nie zrobiłem. Teraz to za późno, naprawdę. Wypuść mnie, no. Ale to co za późno, jak pani tak, to nie ma znaczenia, czy pani stała czy nie. Jak nie ma znaczenia? Nie przejdzie ci to przez usta, żeby mnie wypuścić? Ale to myśli pani, że zmieniłoby przecież to nie moja wina, że mi praw nie przeczytałeś. Zdjęcie. Nie myślę, że jeśli pani mnie przeszukała... No wypuść mnie! Dobra, cicho tam. Ma pani... No tak, ale to ja cię zagadałem, no za stary, no za ci ma pani gdzieś dowód tutaj? No szukam, nie ma przełożonego, nie ma pani pecha akurat. Wypuść mnie, nie będę nic robił, obiecuję, będę grzeczny. Przez 24 godziny nie spotkamy się. Co? Nie napadniesz na żaden... Naprawdę mamy tu się nie. Nie napadniesz? Na nic. No, naprawdę, nawet nie zrobię narkotyczka, nic. To jak się pani nazywa? Będę taksówką jeździł. Obiecuję. Ale jeżeli zrobisz cię zła, ale jeżeli zrobisz cię zła, to masz terroryzm. Dobra. Maja Majewska? Z ręką a ja na panią. Ale za to jest krzesło. Ale za to jest krzesło. Wiem. Będę grzeczny, nie, no jakoś tak kojarzy się jest dzisiaj głos, ale może mi się wydaje. Ty, ale wiesz, że w dealu nie było partnerki? No, ale też się praw nie przytuliście. Może wybronisz. No tak nic, muszę uważać. Ale dobrze z tymi prawami, porobiłem go trochę, co?
Ale doczekam, aż mnie przeszuka. Znasz prawa swoje? Czy mam ci je znowu recytować? No nie, no, no, dogadamy się, no. Mówię. Grzeczny będę. Dobra. Nic nie robię. Jak będę, no to masz zresztą mój dowód. To będziesz wiedział. Dobra. To jeszcze ci to wezmę, co? Pani okay. Mówiła, bo miałam szept. Sprzedaj mi jedno nazwisko z miasta, przynajmniej. No raczej stąd nigdy nie wyjdę, no. Poczekam. Prezes górników co działa... Zrobi? No... To jest przykrywka, to co on robi, powiem ci tylko tyle. Musisz przypatrzeć się. On zawsze jest na komendzie, no zauważ. I... No i to ci mówię, to jest przykrywka. Dobrze. To wszystko dobrze. Jest przykrywka, to co on robi. Oj, Dorianek. No co, nie mam innego nazwiska, no nie podam mu nic ważnego. Nie podam mu nic, ten. Tego prezesika to trzeba, on mi... On zawsze taki grzeciutki jest, ten prezesik. Go nigdy nie spotkałem, jak coś robi nielegalnego. Trzeba, wiecie, trzeba go troszkę tam... Mu reputację popsuć. No, Bleniacz, wiesz, ja to, znaczy, nie wiem, ja tego nie wymyśliłem, ale to jest kwestia tego, żeby, że zatrzymany jakieś szanse ma, nie? Jeszcze, no wiesz, Bleniacz, zatrzymujesz kogoś, nie przedstawiasz mu praw. Ty, mi też, kurwa, na armię praw chyba nie przedstawili, jak mnie zatrzymali. Czy mi przedstawiła ta miał? Nie przedstawiła mi. Kurwa, ale i tak mnie wolno wypuścić dzisiaj. No i kaczka, dzisiaj pogramy w armę, obiecuję, naprawdę. I tak żeśmy długo spędzili, ale... Nie no, to jest tak z tymi prawami, że mówię, żeby szansę miał jakiś ten zatrzymany, kurde. Nie chcecie? Nie, to nie. Ja nic nie słyszałem. Dobra. Bo żeśmy, kurde, dyskutowali. Dobra. Tu wiesz i... A, rozumiem. Dobrze, czekaj. Ja już jestem taka zmęczona. Powiem ci tak. Wrzucę ci te... Wrzucę cię na co 45 lat, to i co? Będziesz siedział 45 lat, tak? No nie słyszę cię, nie słyszę cię, Fernando. No, no i w ogóle nie widzę cię. Co się zmieni? Za 50 lat pojedziesz zrobić kolejny sklep, tak? Stary, no miałeś się dogadać, no co to przecież, wiesz dobrze, no co to chcesz wsadać mnie od razu, no przecież ci mówię, no zaufaj mi. No. 24 godziny bez żadnego sklepu i ona też. No oczywiście, że tak. Nic, kompletnie. Mam twoje słowo? Masz. Dobra, to niech ona jeszcze pokaże dowód i jesteś... Ale nie mam dowodu. Kurde, Ewa! Mówię, że zostawiam w domu, no. Ewa! Kurwa! Czy ty mnie słyszysz? Byś musiał mnie przesunąć chyba, bo ja tu przez te ściany, wiesz. Ewa! No. Pokaż im dowód. Po imieniu. Pokaż im dowód. O, pani Ewa! Współpracuj. I tak mamy już jej imię. O chuj. No zobaczcie. Czemu oni są razem w celi? No bo słuchaj. No bo pani Wróża, wy mnie chciała dać dowodu, więc położyłem pana, który chciał współpracować z nią, a on powiedział jej po imieniu. Współpracuj. Ale poczekaj. Dobrze, proszę pani. A będzie gut. Ja panią poznaję po głosie. Nie wiem, czy tak można. Co wiem? Ja już chcę stąd wyjść. Swoje powiedziałem. Zabierz się tego pana. Dobrze. Pani się uspokoi. Ty, oj, przepraszam! Myślałem, że nie będziesz mówił po imieniu od razu, co? Słucham? Myślałem, że nie będziesz mówił. Pierdziele, co mam padę tak agresywna, jest co? Ci nic nie daje. No
A, już chyba z okularków. To nie jego. Kartoteka jest. Spokój nas tylko uratuje. Ewy jest dużo w tym mieście. Cały Los Santos, Ew. Pan nie miał iść spać? Ale wiemy, że się nazywa pani Ewa, a nie pani Maja Majewska, czyli to jest oszukiwanie funkcjonariuszy. Dobrze, 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 dobrze. Jedna, ale... Poczekajcie sekundę, poczekajcie. Wejdzie pan funkcjonariusz, poszepczemy do siebie po tu. Powiem pani tak, uderzyła mogę pani już funkcjonariusza iść? W twarz. Ja wszystko powiedziałem. To jest atak na funkcjonariusza. I tak długo siedzę, jechaliśmy. Jeżeli pani nie będzie współpracowała, to dostanie pani jeszcze większy wyrok, więc pani powie, jak się pani nazywa. I bez sklepu, bez niczego. Będę taksówką jeździł. Ale mówię, że nie zostawiam słowo. Dowód. Dobrze, ale pani chyba wie, jak się nazywa, tak czy nie? Słucham? Czy pani też pamięć zostawiła w domu? Ale nie bordową. Nie, bordową nie. Już wiem, mam inny kolor. Powiedzieć. Dobra. Proszę pani, ja mogę panią wsadzić do pierdla na długie lata. Nie chcę tego robić, niech pani nie utrudnia. Ale pan mnie już wsadził kiedyś tam. Kochani, zebrani oficerze wszystkich stopni. Czy pani chce współpracować, czy nie? Bo ja... Nie. Momencik. Ja nie mam dzisiaj cierpliwości, wszystko, po pierwsze. Nie mam czasu. Wyśpiewał jak coś. Nie mam czasu. Nie chce mi się, pani Ewa. Nie będę się na panią znęcał psychicznie ani fizycznie. Chociaż powinienem, bo dostałem wryj od pani. Jak mi pani powie, jak się pani nazywa. Ale wiesz, jak cię tak wyprowadza frontem do ludzi. Wszyscy pomyślą, że sprzedawczykiem jesteś. To tyłem. Nie no, to, ej, ale to nie było w umowie. No dobra, przecież, wypuśćmy, dobra. No za współpracę dobra, wychodzisz w przodę. Dobra. To dobra. Patrzcie, panowie. Tyle sprzedał, że aż go wypuszczamy, no bo... Kurwa, mać. No. Ej, wybacz. No. Bonny. No. Tak się rozpruł, że... Bonny jestem. Nic się nie odzywam, żeby mnie nie wjebał. Bonny jestem. Okoń. To ten Esteban pisze cały czas ten okoń. Udało mi się. Ale ciężko z nimi, co? Ciężko ich przegadać, nie? Kurde, jakby to nie mój taki znajomy z dawien, to bym mnie nie wypuścił. I chuja. Nikt by mnie nie wypuścił, by mnie nikt. Za żadne skarby bym nie wyszedł. Dobra, teraz muszę chwilę przeczekać. No to za smacz, co tam kojarzę, kurde, żeśmy kiedyś. No, mówię, nie ten. Nie ma co, kurde. Ten cały. Smaczny, kurde. To jest spoko akurat typ. On grał na No Pixelu, wiecie? Muszę się ubrać, sobie wszystko skonfiskować. On grał na całym takim No Pixelu i on, jeszcze jak tu w ogóle polskich serwerów nie było, to on mnie zapraszał, żeśmy z nim gadali. Powinien się jakoś ubrać fajnie, ale to jest najlepsze ubranie. Ale to do policyjne. Szkoda, że na armię nie można tak przeportować tych mundurów. Ja to tak strasznie mi szkoda. Te mundury tutaj są fajne, no. Dobrze jest to zrobione, nie? Dobrze ten pas jest. To radio, wszystko to jest takie, kurwa, dopasowane. A w armii, no w armii jest i tak zajebiście. To, co kiedyś było, to, co w porównaniu do teraz. Ej, no ładnie wyglądam tu. Biały garniak, biały z muszką. Nie no, kurwa, w sumie jak pan młody. To też racja. Dobrze, że to się zapisuje. To jest, kurwa, robota niezła. Trzeba tak, kurde, stać i to jest elegancko. To jest, kurde, eleganckie. Good. To mi się podoba, kurde.
Siup, 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 siup. Siup, 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 siup. Kurde, całe szczęście. No nie, nie będę nic już robił. Nie, dałem mu słowo. Dałem mu słowo. Jutro też żadnego napadu nie robię. Znaczy jutro i tak pewno będę na armię. Znaczy na 1000% będę na armię, bo teraz przez to GTA tak mi się chciało, chcę mocno pograć. Kurwa, co tam jest za oknem? Chcę mi się pograć mocno w armię, więc... Jutro będą mieli spokój, nie będę napadał. Ale dziwne. Nie, no nie będę, co wy. Nie, nie, dałem mu słowo. Ja jestem po prostu taki, kurde, taką postać sobie wykreowałem. Batman mówi, jak się odpala. Rozwojenie jaźni mam, ogólnie. Taką mam historię postaci. Rozwojenie jaźni. Jak zakładam tą maskę, to już jest, kurwa, źle. Wtedy jest bardzo źle. Ale zagadałem go, co? Na Lakeside już ciężko tak tych ludzi zagadać, bo nie od razu wsiadasz i... Masz prawo zachować milczenie, masz prawo do adwokata. Wszystko, co powiesz w tym momencie, może być użyte przeciwko tobie. Nic więcej nie możesz powiedzieć. Kurde, co się stało? Ale dostałem screena teraz. Kurde, no nie pokażę wam, ale jest przypał. Powiem wam tak. Będzie chyba drama. A to trochę głupio zrobili. No kurde. No nie pokażę wam, powiem tak. Wejdźcie na Discorda. Na Discorda tej strefy. I zobaczcie support i administracja. Połowa supportu odeszła. I administracji. Bo dostałem teraz screena pewnego. A dlaczego tak? Dlaczego to się sypie, kurde? No kurwa, no taki serwer i się sypie to.